Przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach powstaje hala sportowa. Inwestycja została dofinansowana kwotą 2,5 miliona złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego w hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach wzięli udział Witold Bańka, minister sportu i turystyki, Marcin Krupa, prezydent Katowic, a także uczniowie, nauczyciele oraz zawodnicy klubu sportowego Rozwój Katowice. Staramy się, aby ta mapa obiektów sportowych, czyli tej całej infrastruktury sportowej w naszym mieście się coraz bardziej zagęszczała, żeby w każdej dzielnicy naszego miasta taka hala mogła powstać, która by służyła zarówno uczniom, ale i przede wszystkim może nawet społeczeństwu lokalnemu. Inwestycja w infrastrukturę sportową to jest w moim przekonaniu zawsze dobra inwestycja, ponieważ te obiekty służą dzieciom, służą młodzieży, służą lokalnej społeczności. W tym roku mamy ponad 516 milionów złotych na dofinansowanie infrastruktury sportowej w całej Polsce. Szereg różnego rodzaju programów, których zadaniem jest właśnie dofinansowanie podobnych obiektów. Nasza sala gimnastyczna jest już bardzo wysłużona. Nasza szkoła w przyszłym roku obchodzi 180-lecia istnienia, więc naprawdę już się wysłużyła, dlatego ten obiekt był nam bardzo potrzebny. Cieszę się, że nasze starania zostały docenione i zarówno radni, którzy pozytywnie zaopiniowali nasz wniosek o budowę tej hali, jak i pan prezydent, no i później dofinansowanie z Ministerstwa Sportu spowodowało, że naprawdę będziemy się cieszyć pięknym obiektem. Cieszy również to, że jest to hala wielofunkcyjna, czyli poświęcona kilku dyscyplinom przynajmniej. Oprócz tego, że jest wielofunkcyjna w swojej głównej hali, to jeszcze dodatkowo salę, to na co czekaliśmy dość długo, sala dla bokserów, którzy szukają swojego miejsca w Katowicach i mają na razie miejsca zastępcze po wyburzeniu ich hali, a docelowo tutaj pewnie będą mieli swoją siedzibę na stałe. Rzeczywistość jest taka, że choć powstają kolejne obiekty sportowe, obłożenie na nich jest praktycznie 100% i to nas bardzo cieszy. To wielkie zaangażowanie nie tylko najmłodszych, ale i często bardziej zaawansowanych wiekiem w sport, w rekreację, w ten zdrowy styl bycia. Hala sportowa planowo ma być oddana do użytku na początku przyszłego roku.